Witam ponownie w Dolinie Lodowego Wichru, a konkretnie w Odciętej Dłoni. Dobra, tutaj jest więcej robotników. Z robotnikami nie gadamy. Och, czy zawsze tak wpadasz do kobiecej alkowy, czy tylko wyjątkowo do mojej? Och, wybacz mi pani. Tym razem wybaczę ci to wtargnięcie, ale jeśli zrobisz to jeszcze raz, postraszę cię moim skarbem. Czego sobie życzysz? Kim jesteś? Jestem Drasein, kochanka Sabaliktana. Kim jest Sabaliktan? No jest on dosyć potężnym magiem i ma spore wpływy. Jest przywódcą enklawy Tejan tutaj w dłoni. Ojej. Odbija mi się herbatą. Wspomniałaś o jakimś skarbie. Kto to jest? To moja ukochana chimera jest cudowna. Dotrzymuje mi towarzystwa, pilnuje mnie, a kiedy mam ochotę na zabawę, rozśmiesza mnie. Dobra, co tu robisz? To jest moja prywatna sypialnia, ja tu mieszkam, głupcze. Co ty tu robisz? Zwiedzałem tylko, chciałem poznać plan twierdzy. A, rozumiem. Posłuchaj mnie. Ta przepustka nie zapewnia ci wstępu do wszystkich miejsc w dłoni. Ta alkowa jest jednym z tych takich miejsc. Wyjdź stąd, proszę. Dobra, spadaj, bufonie. Bufonko. No to zabrzmiało źle. Dobra, pójdziemy sobie w tę stronę. Tuż cała odcięta dłoń jest skonstruowana wokół takiego środkowego, jakby powiedzmy, drzewa. Wokół którego znajdują się tak naokoło różne komnaty, które będziemy przez następnych parę godzin zwiedzać i rozmawiać z różnymi rzeczami. Tutaj pusto. Może nie tak pusto. Trzeba coś zrobić jak na świecie. Trzeba porozmawiać z tym panem. Witaj, jestem Cedrin Zil, bibliotekarz. W czym mogę pomóc? Co ty tutaj robisz? Jestem bibliotekarzem, dbam o biblioteki i staram się utrzymać porządek w bibliotece. Czy możesz opowiedzieć mi o książkach, które tu posiadasz? Jest tu wiele ksiąg, ma na bardzo różne tematy. Możecie się swobodnie rozejrzeć. Pewnie znajdziecie to, co odpowiada waszym potrzebom lub gustowi. No bardzo dobrze. Tak właśnie powinienem zrobić, żegnaj. Nie masz nic ciekawego do powiedzenia. Czego? A propos, skoro jesteśmy w bibliotece, to gdzieś tutaj powinna być ta zmora. Czy jakiej tam. Zgoda. Agencji. O! Również mają czary w bibliotece. Kto by pomyślał? Ostatni sojusz 6. Upadek. Ostatni sojusz. Elfy. Ostatni sojusz 4, sojusz krasnoludów. Nie chce mi się tego czytać. Ostatni sojusz 2, krasnoludy. Ostatni sojusz 3, najczarniejsza godzina. Pamiętnik Zaema Astyra. To może być ciekawe, może? Może. Ostatni sojusz 5, echa upadków. Jestem. Ktoś musiał się nieźle napisać. No, są żywiołaki ziemi. Jest ta cała wylu. Więc chyba trzeba by z nią porozmawiać. Paladyn, wysyłamy ciebie. Ty załatw to, jak trzeba. Nie! Nigdy więcej żadnych głosów, basta! Zostawcie mnie w spokoju, odejdźcie! Roga Tulk wysłał mnie, żebym z tobą pomówił, wylu. Boga, nie! Inne życie, inne miejsce, nigdy więcej, nigdy więcej! Wylu, czy mnie rozumiesz? Dlaczego mnie gnębicie? Opuść mój umysł, zostawcie mnie w spokoju! A czym ty mówisz? Nie, nie, dlaczego te głosy nie zostawią mnie w spokoju? Co za demon męczy moją duszę? A chyba najlepiej będzie, jak pójdę. Bywaj. Moje to nie będzie trudne. A może jak Bart z nią porozmawia, to coś będzie? Kim jesteś? O czym ty mówisz? Ta... Nie za bardzo to działa. W porządku. Czy dziennik nam coś... Cierpi chyba na jakąś chorobę umysłową. Delikatnie mówiąc, nie da się jej zrozumieć.
Zamieniam się w słuch. No dobra, porozmawiamy tak, potem ze zleceniodawcą. Może on coś nam powie dalej na ten temat. Czego? W porządku. Nie pamiętam dokładnie, co na pamięć co mamy teraz zrobić z nią. Jestem, zrozumiałem. Jestem Kavlatram. Czy mogę wam w czymś pomóc? Co ty robisz? Obserwuję sępy przy pracy, nic poza tym. Sępy, o czym ty mówisz? Czekajcie. To było kiedyś laboratorium mojego mistrza, umarł dawno, 10 dni temu, a te sępy już je spustoszyły. Być może już czas opuścić sobie i ruszyć z miejsca, Kav. A może nie. Ludzie giną, a świat nie jest przez to gorszy. Pogódź się z tym. Nie podoba mi się wasze bezduszne podejście, ale ta rada brzmi rozsądnie. Zawsze mogę znaleźć inne miejsce do pracy. Jaką właściwie pracą się zajmujesz? Odnawiam stare zwoje, księgi i inne dokumenty. To umiejętność przydatna podczas badania zabytkowych materiałów. Ha, mówisz, że zajmujesz się zwojami. Czy poza odnawianiem starych dokumentów umiesz je jakby trochę... przerabiać? To zależy od dokumentów, a jednakże poradzę sobie z takim zadaniem. Dobrze, oto dokument. Mam jakieś plany zaczarowane. Zobaczmy, co my tu mamy. A, ciekawe. To dzieło amatora. No i co? Czy to wykonalne? A z pewnością te plany są zabezpieczone przed zniszczeniem, ale nie przed zmianą. To prosta próba dla mych umiejętności. Co chcecie, abym zrobił? Widzisz tą ścianę? I ma tu nie być. Gotowe. No to zmienione plamy. O, dzięki. Żegnaj, Kav. Przyda nam się to. W sumie wykonywanie zadań... Wow, wróg w pobliżu. Demoniczny konstrukt. Pomóż mi trochę! Okej, musimy pomóc temu gościowi. Da. Wy odczepcie się. Reszta bić tego gościa. O nie, uciekaj! Uciekaj! Biją mnie! Ty weź sobie śpiewaj. Oczywiście. Mogę dla ciebie dobrze? Run, Forest! Run! Nie złapiesz mnie, 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 nie złapiesz mnie. Ahaha. Głupi konstrukt, głupi konstrukt. Tak, głupi konstrukt. Dobra, na pewno masz mi coś do powiedzenia. Ciekawe, jak oceniłbyś ich występ, Taszo? Że co? Wydaje mi się, że poradzili sobie całkiem nieźle, jak na Simulacrum. Mistrzu, nie zauważyłam zbyt wielkich różnic pomiędzy nimi a prawdziwymi demoniami. Czekaj, czekaj, o czym ty mówisz? Chyba się z tobą nie zgodzę. Wydaje mi się, że mają nieco spóźniony refleks. Chyba trzeba w jakiś sposób udoskonalić ich zdolności ruchowe. Halo, co się tu dzieje? Oczywiście, mistrzu, zajmę się tym sprawą dogłębnie. Czy jest coś, co zwróciło twoją szczególną uwagę podczas ich występu? Przepraszam, czy mógłbym się odezwać? Nie. Myślę, że ogólnie poradziliście sobie całkiem nieźle ze swoim zadaniem. Muszę wam pogratulować. Ja tu jestem, halo! Czy przeszedłem? Co przeszedłeś, jakiś test? Rzeczywiście, przedstawię cię Radzie jako mojego nowego ucznia. Myślę, że warto urządzić jakąś uroczystość. Czekajcie, ja chciałbym zadać... Dziękuję ci, mistrzu, dokąd się udamy? Nigdzie nie pójdziecie, dopóki nie dowiem się, co się tutaj wydarzyło. Myślę, że dobrze, by nam zrobił mały odpoczynek na wybrzeżu. Mam taką małą chatkę w odosobnionym miejscu. Może nas tam przeteleportuję. Hej, wy! Słuchajcie mnie! Rozumiem. Muszę przyznać, że brzmi nieźle. Pójdźmy więc. A co zrobimy z obiektami badań? Nic nam nie zaszkodzą. Spakujmy się i chodźmy. Bardzo dobrze, chodźmy. Tak. Jak to nasz dziennik... Chyba robiliśmy za króliki doświadczalne w czymś w rodzaju egzaminu. Spotkaliśmy dwóch magów, którym zagrażał demon. Po walce magowie zaczęli dyskutować o zaletach tych isku, to teraz o przejściu czy nie przejściu jakiejś próby. Witamy w odciętej dłoni. W siedlisku dziwaków i dziwaków.
Czego? Podwójnych. Aha. Zamiana kamienia w ciało. To się może przydać. Zasłona umysłu. Brama. A nie mam miejsca już. Jakieś kolejne pamiętniki. Czy te pamiętniki są jakieś ważne? Ręcznie strom. Jest tu pojedyncza poprawna krwią notatka. Istota zwróciła się przeciwko mnie z powodów, których nie jestem w stanie pojąć. Wiem, że mnie śledzi i ma wobec mnie złe zamiary. Muszę więc się stać na baczność aż do czasu, gdy ją pokonam i pozbędę się zagrożenia z jej strony. Da. O, ciekawa lektura. Zobaczmy, co możemy tu dostać. Wiadomość dla strażników. Zmienione plany. Tylko możemy się pozbyć. Przepustka. Okej, fajnie. Plugawy łowiąc. Zanim to... premię do szczęścia i umiejętności, bo nie chcemy spalić takiego czaru. Udało się skopiować. Tego nie możesz... Zasłona umysłu. Wow. Ładowanie łańcuchowe. To już mamy, to już mamy. Zwój zamiana kamienia w ciało. To się przyda. Może kiedyś. Chrony przed petryfikacją. Zwój teleportacji. Po co nam to? Nie wiem, wyrzuć to. Dobra. A, mamy nowe co czary. Trzeba zrobić? 8 poziomu. Plugawy łowią. Dorzucenie tego zakręcia powoduje wyparowanie wilgoci z ciał wszystkich żyjących istot, które znalazły się w obszarze działania. Otrzymują one po 1K8 punktów obrażeń na każdy poziom rzucającego maksymalnie 25K8 punktów obrażeń. Przerażone istoty mają prawo do wykonania rzutu obronnego na wytrwałość, jeżeli porażone. Jeżeli im się nie uda, obrażenia zmniejszą się o połowę. Istoty wodne wykonują rzut obronny z modyfikatorem -2. Biorę dwa razy. Brzmi fajnie. Gotów. W porządku. Sprawdź jeszcze, co tutaj jest. Rój meteorów. Brzmi fajnie. Ale znając moje szczęście, to jest przywoływanie. Nie jest przywoływanie. Wywoływanie. Wow. Tylko, że 9 poziom. Szata mistrza. Inteligencja +2. Charyzma +3. Czy to komuś się przyda? Czy ty masz bonus do inteligencji? Masz już jakiś, więc tobie się nie przyda. Ty też masz bonus do charyzmy. Ja zostawię to tutaj po prostu. Jestem. A, Beź jest przeciążony. Coś mu... Nie wiem, ochrona przed petryfikacją, eliksir szczęścia. To powinno mu trochę zelżyć. Jakieś rozkazy? Rozumiem. Dobra, przy okazji, dawno już zapomniałem właściwie o tym. Zobaczmy, co nam ma Mag do powiedzenia. Zabierajmy się do roboty. Co mogę dla ciebie zrobić? Tak? Co trzeba zrobić? Gotowości. Potrzebujesz mnie? Gotowe. Nie rozumiem. Chcesz mi coś powiedzieć? Doceniam poświęcaną uwagę, ale czy nie powinniśmy się zająć ważniejszymi sprawami? Tak, wiem. Jestem twoją ulubioną postacią. Może dla ciebie to świetna zabawa, ale ja wolę bardziej konstruktywne zajęcia. Potrzebujesz mnie? No, o czym ty mówisz? To jest bardzo świetna zabawa. Roboty. A tak. Nie, ty masz dalej szukać, ty przestań. Trzeba coś zrobić. Nie, ty się raj dalej. Czy mogę spoczywić? Kurzają mnie trochę te podpisy na dole. O! Skażona krew demona. To jest ciekawe. Pewno się to może przydać. Czymś. Słuch, już się robi. Tu jest jakaś kula. I sporo ludzi jej pilnuje. Więc na razie obejdziemy się bez niej. Cokolwiek to jest, do czego to służy. Tutaj są jacyś magowie. Zamienia, załatwił. Pogadajmy z nimi. Jestem Vesenezi. Od czego ode mnie chcesz? Chcę, żebyś dał mi łyk herbaty. Prawie godzinę non-stop czytania tekstów. Trochę zaczyna mnie boleć gardło.
No dobra, co tutaj robisz? To co robię, to moja sprawa. Przypominam ci, że jesteś tu jedynie gościem. Nie masz prawa przypytywać okolicznych mieszkańców. A szukam kogoś, kto tutaj dowodzi. Poszukuję więc Sabalika Tana. Niestety wyjechał podczas jego nieobecności. Ja mogę ci pomóc. Czego sobie życzysz? Jestem ciekawy, co się tutaj dzieje. Czy możesz mi powiedzieć? Nie, nie mogę. Nasza praca jest tajemnicą enklawy. Nie masz upoważnienia do otrzymywania takich informacji. Chyba, że co? W sumie jest coś, co możesz zrobić dla enklawy. Jeżeli wykonasz to zadanie, będę skłonny zaproponować ci członkostwo. O jakim zadaniu mówisz? W jednej z tutejszych wież znajduje się bardzo obszerna biblioteka dotycząca sztuk magicznych. Chcieliśmy się do niej dostać, niestety odmówiono nam wstępu do wieży. Tak, a czemuż to? Wieży pilnuje czarodziej, który jest naszym rywalem. Zablokował przejście magicznym zaklęciem i pozostawił tam rebus do rozwiązania. Potrzebny jest ktoś, kto rozwiąże ten rebus, dostanie się do wieży, a następnie opowie mi, jak to zrobić. Jaki rebus? Fundamenty wieży zostały zniszczone podczas wojny wieki temu. Gruzy unoszą się w powietrzu jak wysepki na morzu, a nad nimi tkwi pozostała część wieży. Wysepki połączone są szeregiem portali, które trzeba aktywnić we właściwej kolejności. To nie wydaje się zbyt trudne, w czym tkwi haczyk. Jeżeli portale nie zostaną otwarte we właściwej kolejności, użytkownik zostanie zabity. Rozumiem. To zupełnie zmienia postać rzeczy. Tak. Mam jednak powód, by sądzić, że portale są zabezpieczone jedynie przed członkami enklawy. Być może tobie uda się tam swobodnie dostać. Tak? Czemu tak sądzisz? Usiłowałem poznać wzór, wysyłając przez portale niewolników. Każdy z nich w chwili wejścia do portalu był natychmiast przenoszony gdzie indziej. Swoisz tam niewolników, wiedząc, że mogą zginąć? Oczywiście, życie niewolnika jest mało znaczące w porównaniu z życiem moich ludzi lub tego, czego możemy się dowiedzieć w bibliotece na wieży. Masz zimny stosunek do życia. Jeżeli tak sądzisz, to chyba ta rozmowa nie ma sensu. Być może, ale chciałbym dowiedzieć się, co się z nimi stało. Nie wiem, ani nic mnie to nie obchodzi. Dla mnie największą rzeczą jest zdobycie dostępu do wieży. Rozwiążesz zagadkę portalu, czy nie? Dobrze, pójdę więc. Doskonale. Do podstawy wieży można dostać się z 4. poziomu. To tam natkniesz się na ten rebus. Gdy go rozwiążesz, zamelduj mi o tym. Doskonale, bywaj więc. Jesteśmy na 2. poziomie. Sądząc po czasie, jaki nam zajmuje dostawanie się na kolejne poziomie, to chyba zajmie jeszcze z godzinę, zanim znajdziemy się na 4. A tutaj jest ta smoczyca, która nie lubi towarzystwa. A i skarb. Może zostawimy ją na razie w spokoju. A tak, może zwrócimy się tutaj. Powiemy gościowi o tym, że z tą jego pracownicą nie za bardzo da się w jakikolwiek sposób dogadać. Zgoda. Witam, czy problem w Wylu jest już rozwiązany? Próbowałem z nią rozmawiać, ale ona tylko mówi coś bez sensu. Wysiłek związany z tyloma zmianami w jej życiu w takim krótkim czasie być może źle na nią wpłynął, być może jej umysł ją zawodzi. Jeśli mogę, poproszę coś jeszcze o jedną przyszłą usługę. Co masz dla mnie? Udaj się proszę do lecznicy na 4. poziomie i porozmawiaj z jednym z kapłanów. Może oni będą wiedzieć, jak wyleczyć Wylu. Zrobisz to dla mnie? A jestem pewny, że w końcu trafiłbym tam. Zobaczę, co da się zrobić. Bywaj. Gotów. No i dobra, skoro mamy już te zmienione plany, to możemy pójść na dół. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Trochę za wolno tak to powiedziałem. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Bardzo ważny jest ten akcent na końcu, na drużynę. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważna rzecz. Jestem, załatwię to. Powiemy o niej, że udało nam się załatwić tą sprawę. Masz zmienione plany. Tak, oto one. Na zawsze pozostanę twoją dłużniczką. Nigdy nie oddzięczę się za twoją dobroć. Cieszę się, że mogłem pomóc. Bywaj. Jakieś rozkazy? Dobra. No to teraz chyba przyjdzie nam odwiedzić poziom 3. Na poziomie 1 na razie nie możemy nic więcej zrobić. Na poziomie poziom 2 już cały zwiedziliśmy.
Więc... Na poziom trzeci. Ale to w następnym odcinku. Póki co, dziękuję za uwagę. I jak zwykle, na razie.